Cześć, witam Was wszystkich. Mam nadzieję, że po Sylwestrze wszystko ok i dalej możecie sklejać modele wszystkimi palcami. Więc zapraszam na kolejny odcinek, którego tematem będzie klasyka pancerna, czyli M4 Sherman. Choć jak to często u mnie bywa, w trochę nietypowej wersji, bo z haubicą 105 mm. No to zapraszam na odcinek. Czołg M4 Sherman lub według brytyjskiego nazewnictwa M4 General Sherman to jeden z najbardziej znanych czołgów, które pojawiły się na froncie w trakcie II wojny światowej. Swoją nazwę otrzymał na cześć amerykańskiego generała z okresu wojny secesyjnej. Wywodził się z czołgu M3 Lee, z którego odziedziczył podwozie i niektóre podzespoły. Od początku produkcji w 1942 roku do końca II wojny światowej powstało 49 tysięcy sztuk. Produkowano także liczne wersje specjalne oraz różne pojazdy na bazie Shermana, takie jak Sherman Duplex Drive, wyposażony w specjalny gumowy ekran i śruby napędowe, co umożliwiało czołgowi pływanie, czy Sherman Zippo, który zamiast działa posiadał miotacz płomieni. Czołgi wyposażano w różne silniki. Gwiazdowy Continental R975 o mocy 400 koni mechanicznych, Ford GAA o mocy 525 koni mechanicznych, a nawet powstały z połączenia 5 jednostek napędowych Chrysler A57 Multibank, mający aż 30 cylindrów i moc 470 koni mechanicznych oraz inne. Główne uzbrojenie czołgów Sherman stanowiły różne armaty. Armata M3 o kalibrze 75 mm, tytułowa haubica 105 mm, brytyjskie działo przeciwpancerne, tak zwane 17-funtowe, kaliber 76 mm, czy działa produkcji francuskiej. Sherman ma bardzo długą historię służby w wielu armiach. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski, i to zarówno Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii, jak i powstałego w Sowietach tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, Francji, Związku Radzieckiego, ale też Izraela czy państw Ameryki Południowej. Debiut bojowy czołgu miał miejsce w 1942 roku pod El Alamein. Potem pojawiły się na wschodnim i zachodnim froncie w Europie, w trakcie wojny na Pacyfiku, a gdy II wojna światowa dobiegła końca, brały udział w wojnie koreańskiej, w konflikcie w Indochinach, wojnie indyjsko-pakistańskiej oraz wojnie sześciodniowej. Ostatni raz użyto ich bojowo w trakcie wojny Jom Kippur w 1973 roku. Podczas II wojny światowej fakt bycia słabszym od słynnych niemieckich panter i tygrysów oraz dużą zapalność ze względu na benzynowy układ napędowy nadrabiał liczbowo oraz taktycznie. Załogi starały się trafiać lepiej opancerzone niemieckie czołgi z boku, gdzie ich pancerz był cieńszy. Na szczęście dla aliantów czołg całkiem dobrze radził sobie z wozami typu Panzer III i Panzer IV, a panter i tygrysów Niemcy nigdy i nigdzie za dużo nie mieli. Shermana usprawniono później, tworząc wersję Firefly, wyposażoną we wspomnianą już 17-funtówkę. Poza tym generalnie przez cały czas miał służyć raczej jako czołg wsparcia piechoty. Do innych jego wad należała spora wysokość pojazdu oraz duży promień skrętu i nieszczególne właściwości terenowe. Do zalet natomiast prosty, jednopłaszczyznowy stabilizator armaty, który poprawiał celność ognia w ruchu. Jednak niezależnie od zalet i przede wszystkim wad, czołg stał się jedną z legend broni pancernej, znaną na całym świecie. Tak się prezentuje pudełko. Widać zmianę w porównaniu z poprzednimi produkcjami Unimodels. Tym razem zamiast grafiki, obrazka, jest zdjęcie gotowego modelu. Opis w dwóch językach. Chyba po rosyjsku. Może to ukraiński. I po angielsku. No i informacja o rozmiarach modelu i detalach fototrawionych. No i zaglądamy do środka. Ja tego jeszcze nie zrobiłem.
charakterystyczny zielony kolor. Bardzo wiele modeli Unimodels ma ramki wtryskowe z takiego właśnie plastiku. W środku jest też instrukcja. Też na zielono wydrukowana. Ładnie to wygląda, podoba mi się bardzo. Ja lubię zielony kolor. I tak, mamy krótką historię czołgu. Ramki z częściami, rysunki ramek z częściami. No i właściwą instrukcję. Kolory farb podane dla firmy Hambrol. Instrukcja wydaje się taka średnio czytelna, no ale myślę, że jakoś uda się prawidłowo jej użyć. Gotowy czołg. Tutaj na końcu jest przedstawione jedno malowanie i chyba jedyne, jakie można wykonać, z 31 Batalionu Czołgów 4 Dywizji Pancernej Amerykańskiej z Normandii z 1944 roku z sierpnia. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o instrukcję. A teraz przejdziemy do wnętrza. Już na pierwszy rzut oka widać, że model dysponuje różnymi rodzajami kół tocznych. Są zarówno koła pełne, jak i takie, jakby to powiedzieć, szprychowe. Wszystko jest ładnie i wyraźnie odlane, nie ma nadlewek. Jamki skurczowe podejrzewam, że gdzieś będą, jak to w Unimodelsach, ale tutaj ich nigdzie nie widzę na razie. Może to przełożę tak, żeby te ramki były widoczne. Jeszcze raz na wszelki wypadek. Jedna ramka i druga strona. Ta ramka jest zdublowana, bo elementy układu jezdnego muszą być zdublowane ze względów oczywistych. Tutaj ramka, na której widać różne drobne detale, burty, znaczy boki kadłuba, dno wanny i płyty nadsilnikowe z tyłu. I tutaj widać, że są płyty, o ile się nie mylę, to są chyba płyty nadsilnikowe. Chyba tak. Tak, bez wątpienia. I tutaj warto zwrócić uwagę, że są różne warianty płyt, bardzo ładnie odlane. Tak jak się temu przyglądam, to chyba nawet widzę ślady po frezowaniu formy, czyli chyba była frezowana techniką CNC, mikro CNC, albo CNC, jak się mówi. Ewentualnie jakieś sztuczki z drukiem 3D. No ale ogólnie wygląda to bardzo, bardzo ładnie i bardzo obiecująco. No tutaj widzimy jakieś minimalne nadlewki. Tutaj. Tutaj. Ale ogólnie wygląda to nieźle. Wieże, jak widać, też są dwie różne warianty. Nie ukrywam, że już w tym momencie ten zestaw bardzo mi się podoba. Już się dobrze zapowiada. Zobaczymy, jak będzie ze sklejalnością.
Tutaj mamy jeszcze inne warianty płyty nadsilnikowej, tyłu kadłuba i jakieś inne pomniejsze części. No i na koniec kalkomania. Jest w osobnym woreczku z taką charakterystyczną karteczką, która pojawia się chyba we wszystkich modelach firmy Unimodels, żeby pewnie pakować się nie pomylił i nie włożył złej kalkomanii do pudełka. Aha, no i tu są jeszcze blaszki fototrawione. To są elementy wózków jezdnych, chyba osłony reflektorów, osłona gniazda karabinu maszynowego w przedniej płycie pancerza. No i coś jeszcze. No i tutaj mamy kalkomanię. Trudno coś na jej temat teraz powiedzieć, ale jak tak na nią patrzę, to wygląda na całkiem dobrej jakości, całkiem przyzwoitą. Wszystko jest wyraźnie wydrukowane, równe. Wygląda na dość cienką. Zobaczymy, jak zachowa się po potraktowaniu płynami do kalkomanii. Znaczy płynem do kalkomanii, bo używam tylko jednego, jak wiecie. No i zobaczymy, co z niej wyniknie. Ogólnie model zapowiada się bardzo ciekawie. Ten zielony kolor to, jak wiadomo, kolor nadziei, więc to też wzmaga takie ogólne wrażenie pozytywnego pierwszego wrażenia. Jamek skurczowych to nawet za bardzo nie ma, przynajmniej nie są w widocznych miejscach. O, tutaj taka jest malutka na włazach od spodniej strony, no ale to nie jest wielki problem. Więc generalnie jest pozytywnie. Zobaczymy, jak to będzie w trakcie sklejania. No. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, ponownie zobaczymy się już za tydzień. I wtedy pewnie będziecie już mogli obejrzeć jakieś postępy z budowy Shermana. No i z tego miejsca bardzo Wam chciałem jeszcze podziękować za wszystkie wyrazy sympatii, komentarze, lajki, subskrypcje, łapki w górę. No i proszę o więcej, bo to jest coś, co bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. Do tego, żeby starać się jak najlepiej te modele budować. No i do tego, żeby w ogóle ten kanał jak najlepiej się prezentował. A, jeszcze taki mały bonus. Bo do czołgu kupiłem sobie lufę Abera. Niby nic szczególnego, ale mam wrażenie, że może podnieść jakość tego zestawu, no jakość wykonania. Bo ta lufa zestawowa, chociaż wygląda całkiem nieźle, no ale wymaga rozwiercania, więc podejrzewam, że wyjść dobrze to by mi to na pewno nie wyszło. No i myślę, że to tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć.